witamy w naszym raju na ziemi. Znajdujemy się na Mierzei Wiślanej w Junoszynie. To cicha, urocza miejscowość położona pomiędzy nadmorskimi kurortami. I to właśnie fakt, że znajduje się na uboczu, z dala od zgiełku turystycznych miejscowości, urzekł nas w niej najbardziej. Od kilku lat przyjeżdżaliśmy do Junoszyna z dzieciakami nad morze, po czym postanowiliśmy zakupić kawałeczek ziemi i postawić domek. Przyznam, że wnikliwie szukaliśmy firmy, która nam go wybuduje. Pisaliśmy do kilkunastu wykonawców, także z południa Polski. Analizowaliśmy koszty, przeglądaliśmy projekty i zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Catalpa z Ostródy. Po wymianie korespondencji mailowej spotkaliśmy się w biurze w Miłomłynie, negocjowaliśmy koszty budowy i ustalaliśmy szczegóły. Od początku czułam, że dobrze trafiliśmy. Ekipa zjawiła się tu w czwartek. A wyjechała w środę. Przyjemnie było patrzeć, jak ten zespół pracował. Nie było przypadkowych ruchów. Każdy wiedział, co ma robić. Na budowie byliśmy kilka razy, co nie powinno dziwić, skoro dom postawiono w tydzień. Wiele razy słyszeliśmy od miejscowych, że budowa idzie aż miło patrzeć. Jak powiedział mąż, ekipa profesjonalna, szybka, kontaktowa, ale nie rozgadana. Pracownicy firmy wiedzą, jak się zachować. Są kulturalni. Po wykonaniu pracy zastaliśmy teren wysprzątany. Współpraca z Catalpą była naprawdę miłym zaskoczeniem. Wiecie, człowiek spodziewa się różnych problemów. Budowa domu, nawet rekreacyjnego, zwykle niesie ze sobą jakieś niespodzianki. Tu zawsze można było liczyć na wsparcie, na przykład przy przygotowaniu fundamentów. Kontaktowaliśmy się telefonicznie i mailowo z Catalpą. Zawsze podpowiedzieli, co robić. Na początku nie zamówiliśmy schodów, potem domówiliśmy. Trzeba było przyznać, że mieli do nas naprawdę dużą cierpliwość. Dodam, że wybór projektu nie oznaczał, że nie można wprowadzać zmian. Zdecydowaliśmy się więc powiększyć nieco taras i okna na piętrze. Wybraliśmy kolory elewacji i orynnowania i takie cudo nam z tego wyszło. Mówię cudo nie tylko dlatego, że to moje, ale dlatego, że przyjęliśmy tu kilka wycieczek miejscowych i przyjezdnych, którzy zwiedzali nasz domek i nie kryli zachwytu. To utwierdziło nas w początkowym zamyśle, bo po nacieszeniu się tym miejscem planowaliśmy wynajmować go znajomym i tak na wszelki wypadek zakupiliśmy projekt na dwie realizacje. Dziś prowadzimy z firmą Catalpa rozmowy dotyczące budowy tu drugiego domku. Będzie taki sam, tylko w odbiciu lustrzanym i z dodatkowym tarasem bocznym. I śmieję się, że zapraszać tu będziemy na boskie wakacje, bo na naszej działce stoi przydrożny krzyż. Z wielką przyjemnością polecamy firmę Catalpa. O ich rzetelności świadczy fakt, że chcemy z nimi podpisać kolejną umowę na kolejny domek. Zresztą polecamy Catalpę na prawo i lewo, ponieważ wiele osób pyta nas o wykonawcę tego domku i przyznam, że jest to już nieco męczące, chociaż rozumiem tych ludzi. Jeszcze rok temu, kiedy byli w Junoszynie, widzieli kawałek zarośniętego pola, a teraz stoi tu ten domek. Może ten filmik pomoże im podjąć decyzję o współpracy z Catalpą. Szczerze polecam.